Na polu słoneczników jeszcze sporo pokarmu dla ptaków. 21 stycznia można było zaobserwować wśród żerującego bractwa szczegółów także jery. Dziś, 10 lutego, z uwagą przejrzałem poszczególne kadry filmu i jerów nie spotkałem. A może wy je dojrzycie? Szczegóły na terenie zachodniej i środkowej Polski przybywają cały rok. Tu zimują i wiosną zakładają gniazda. Po okresie lęgów najczęściej przybywają w stada. Najchętniej żerują na ostach i łopianach. Zimą, jak widzimy, także m.in. na bardzo pożywnych, bogatych w białko i tłuszcze, nasionach słonecznika oraz kwiatostanach topoli osiki. Zaobserwowano, że żywią się nasionami co najmniej 152 gatunków roślin. Korzystają także z pąków i drzew i krzewów. W lecie urozmaicają swoją dietę chwytanymi owadami. Barwne ptaki w naturalnych warunkach, z uwagi na licznych drapieżników żywiących się nimi, żyją przeciętnie około 2 lat. Na terenie Polski są objęte ochroną ścisłą, a w Czerwonej Księdze widnieją tylko gatunek najmniejszej troski. Niemniej, światowa populacja tego przepięknego ptaka nieco spada, z uwagi na ich odłowy w Afryce Północnej do celów hodowlanych. Malarstwie i sztuce są wdzięcznym obiektem uwiecznianym wielu historycznych i współczesnych dzieł.